Materiał powstał dzięki uprzejmości firmy Razer. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Indie News. Wakacje, nawet te studenckie, dobiegają powoli do końca, rozpoczyna się więc czas pracy, ale i większych premier. Oznacza to wreszcie koniec zestoju w branży, o czym dokładnie za chwilę. Póki co zaczynamy klasycznie od premier. Pamiętacie, jak opowiadałem wam po raz pierwszy o genialnej przygodówce, którą media growe porównują do dzieł Davida Lyncha? Virginia to tytuł jak najbardziej unikalny, bowiem został całkowicie pozbawiony dialogów i jakiegokolwiek dubbingu głosowego. Całość więc nabiera bardzo emocjonalnego charakteru, można by rzec osobistego. Autorzy zadbali, by gracz, mimo braku jakichkolwiek dźwięków rozmów, mógł wczuć się w postać agentki FBI próbującej rozwikłać sprawę zaginięcia młodego chłopca. Przeżywa ona zarówno osobiste rozterki, jak i te związane z pracą zawodową. Jeśli nadal nie czujecie się przekonani do tej niesamowitej produkcji, to polecam zapoznać się z demem. Ja również początkowo byłem nieco sceptyczny, lecz ten kilkunastominutowy gameplay zmienił moje nastawienie. Graficznie Virginia możemy spokojnie porównać do całkiem udanej gry Firewatch. Jeśli więc brak dialogu i śliczna cukierkowa grafika wam nie przeszkadza, to serdecznie polecam ten tytuł. Drugą grą, która wyszła na rynek w ostatnim czasie, jest kontynuacja mega klasyka, o którego istnieniu powinien wiedzieć każdy szanujący się gracz. Kozacy 3. Jeśli nie wiecie jednak, o co w tym tytule chodzi, to już mówię. Jest to typowa strategia czasu rzeczywistego, w której gracz prowadzi jedną z 12 dostępnych nacji do zwycięstwa. Seria ta cechuje się dokładnością historyczną, więc i w trzeciej części możemy to zauważyć. Dzięki temu gracze mogą bronić granic Rzeczpospolitej za pomocą polsko-ukraińskich oddziałów. Warto jeszcze w tym miejscu podkreślić skalę całego tego genialnego RTS-a. Nasze wojska mogą składać się z aż 10 tysięcy jednostek w jednym momencie. Do tego nasze oddziały możemy traktować jako jedną całość, jak i 10 tysięcy pojedynczych żołnierzy, którym możemy wydawać rozkazy z osobna. Ostatnią ciekawostką jest fakt, iż w Kozakach 3 ogromną rolę odgrywał kształtowanie terenu. To od tego, jak ustawimy nasze jednostki, zależeć będzie, czy wygramy daną potyczkę. Na koniec zostawiłem sobie omówienie prześwietnego tytułu, którego recenzja ukaże się niebawem na naszej stronie. Dlatego teraz najważniejsze informacje, a później Wojtek opowie wam więcej. Liść Spear to bardzo prosta w założeniach zręcznościówka 2D stworzona przez polskie studio. Zadaniem gracza jest miotanie oszczepami w nadchodzące fale przeciwników. Co do fabuły, nasz jasnowłosy bohater przemierza futurystycznie wyglądający świat pełny nawiązań do mitologii germańskiej, by zadowolić swych bogów. Masa frajdy i humoru okraszona piękną grafiką 2D. Jeśli jesteście zaciekawieni, ale jeszcze więcej chcielibyście dowiedzieć się na temat tego tytułu, to poczekajcie na recenzję Wojtka. Czas na kilka newsów, a wśród nich znajdzie się garść informacji o najciekawszym w tym miesiącu festiwalu Ars Independent oraz nowym systemie recenzji Steam. We wtorek miałem okazję posłuchać na żywo muzyki z waszej ulubionej gry Indie Hotline Miami. Jak mi się to udało? Oczywiście dzięki organizatorom najciekawszego w tym miesiącu festiwalu, na którego kolejną edycję czekałem ze zniecierpliwieniem cały rok. Wydarzenie to ma miejsce w Katowicach w dniach 27 września do 2 października i jak zwykle zakończy się przyznaniem nagród Czarnego Konia w kilku kategoriach, w tym gier wideo, animacji, filmów i wideoklipów. Z pewnością przygotuję dla was jakiś ciekawy materiał, w którym opowiem o moich własnych wrażeniach związanych z festiwalem. Póki co, jeśli jesteście gdzieś w pobliżu, to zapraszam na wystawę gier wideo, gdzie wstęp jest całkowicie wolny. Jeśli macie więcej czasu, pieniędzy i chęci, to wpadajcie na całość, czyli projekcje filmów, animacji, wideoklipów oraz prześwietne afterparty po każdym dniu festiwalu. Recenzje na Steamie przechodzą obecnie spore liftingi, podobnie dzieje się z overlayem, który już na dniach ma sporo się zmienić. Skupmy się jednak na pierwszej ze wspomnianych przeze mnie rzeczy. Gabe Newell postanowił wprowadzić pewne nowe porządki na swojej platformie. Od teraz recenzje użytkowników, którzy swe klucze uzyskali spoza platformy Steam, np. przez Kickstarter, nie będą miały wpływu na ocenę końcową gry. W międzyczasie byliśmy świadkami dwóch zmian, najpierw recenzje miały być w ogóle niewyświetlane, a teraz tylko nie będą się liczyć w ocenie. Lecz nadal będziemy mogli je czytać. Czy takie posunięcie w waszej ocenie ma jakiś sens? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętacie jeszcze ultraklimatyczną produkcję studia Failbearer Games Sunless Sea? Jeśli nie, to sprawdźcie naszą recenzję, do której link znajdziecie w opisie. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, iż devowie szykują już drugą część, która zatytułowana będzie w następujący sposób: Sunless Skies.
Tym razem będziemy podróżować po bezkresnych przestrzeniach kosmosu nazywanego The High Wilderness. Jak na razie tytuł jest raczej w fazie koncepcyjnej, więc nie ma się co nastawiać na szybki dostęp do gry. W przyszłym roku rozpocznie się zbiórka pieniędzy na Kickstarterze, która ma być głównym źródłem finansowania produkcji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Sunless Skies trafi w przyszłym roku do Early Accessu na Steamie, dzięki czemu studio będzie mogło zebrać dodatkowe pieniądze potrzebne do ukończenia gry. Docelowo produkcja ma trafić na Windowsa, Linuxa oraz macOS. Jeśli już opowiadamy sobie o ciekawych produkcjach, to warto wspomnieć o Diaries of a Spaceport Janitor, absurdalnej grze od Sunday Month, w której wcielamy się w kosmicznego sprzątacza zbierającego śmieci, resztki jedzenia, a nawet wymiociny. Następnie próbujemy sprzedać je w jak najlepszej cenie, by zebrać pieniądze zdolne do wyrwania nas z tej dziury. Niestety, wbrew pozorom, jest to zadanie nieproste. Handlarze niechętnie skupują od nas przedmioty, a ponadto zarobione pieniądze musimy również wydawać na jedzenie niezbędne do przeżycia. Co do oprawy graficznej, to mamy tu ciekawe połączenie trójwymiarowego środowiska z dwuwymiarowymi modelami postaci. Całość oczywiście mocno przypomina nam produkcję retro, za co jak zwykle należy się wielki plus. Jeśli czujecie się na siłach, by pozbierać trochę śmieci i by odlecieć z kosmicznego portu lotniczego, to zapraszam do sklepu Steam. Firewatch doczekał się swojej własnej adaptacji filmowej, a raczej doczeka się. Studio Campo Santo dogadało się z Good Universe, wytwórnią filmową, której spodobał się dość liniowy i przewidywalny scenariusz Firewatcha. Szczerze mówiąc, wielu graczy niedługo po premierze mówiło, że ta gra raczej nadawałaby się lepiej na film niż na takie interaktywne widowisko. Jak widać, ich głosy zostały wysłuchane i niedługo będziemy mogli obejrzeć Firewatcha na srebrnym ekranie. Co do aktorów i konkretnego scenariusza, niestety nie wiemy wiele, a dokładniej nie wiemy nic. Zatem póki co możemy liczyć, że produkcja ta nie zostanie kompletnie skopiowana. A propos filmowych widowisk, to chciałbym opowiedzieć wam o dość oryginalnej produkcji studia Splendid Games, które chciało stworzyć grę jak najbardziej realistyczną. Dlatego porzucili oni znane nam silniki graficzne i nakręcili film, który następnie zaprzęgli do gry. The Bunker opowiada historię pogrążonej w wojnie nuklearnej Wielkiej Brytanii, a dokładniej jednej osobie, która przetrwała w schronie, Johna. Zmaga się on z głodem, chorobami, ale i przeszłością, która nie daje mu spokoju. Za fabułę odpowiadają ludzie, którzy pracowali m.in. przy Somie, Wiedźminie oraz Broken Sword. Zatem całość ma się nieźle. Do tego dorzućmy kilku znanych aktorów: Sarah Green, Grahama Foxa i Jeroma St. John Blake'a. I hit na miarę gier z lat 90. Murowany. Na dziś to byłoby na tyle. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, polajkować profil na Facebooku oraz wesprzeć na Patronite. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!